Już za chwilę we wszystkich Legostorach zamienimy plastik na papier. Zobaczmy ile mieści się klocków w tych papierowych pudełeczkach. No i przede wszystkim czy to będzie dobra zmiana. Dlatego pakujemy na maksa plastikowy kubeczek pełen gwiazdek. I teraz przesypmy to w te papierowe pudełka sprawdzając czy zmieści się dokładnie tyle samo gwiazdek. Całkiem spoko, zmieści się dokładnie tyle samo i nawet da radę zamknąć. A czy dokładnie tak samo będzie z dużym kubkiem? Rany, nigdy nie miałam tyle gwiazdeczek. I znowu, po sam czubek, pełen kubek. No i przesypywanko. Czy zawartość kubka zmieści się do kartonika? No, już nie jest to takie oczywiste. Zobaczcie, mamy małą górkę i trochę ciężej będzie zamknąć taki kartonik. Za to z pewnością łatwiej będzie kanciaste klocki przenieść z kubeczka na karton. I więc standardowo są plusy i minusy. A wy co byście wybrali?